Dane są zdania P i Q. Zapisz twierdzenie P wynika Q i twierdzenie odwrotne do niego Q wynika P, a następnie oceń wartości logiczne tych implikacji, czy równoważność P wtedy i tylko wtedy, gdy Q jest zdaniem prawdziwym. Czyli tak, po kolei. Mamy zdania P i Q. Zapisz twierdzenie P wynika Q. Czyli twierdzenie by wyglądało w ten sposób. Jeśli rąb jest kwadratem, to każdy kąt rąbu ma miarę 90 stopni. Twierdzenie odwrotne by wyglądało tak. Jeśli każdy kąt rąbu ma miarę 90 stopni, to rąb jest kwadratem. Teraz tak, następnie oceń wartości logiczne tych implikacji. Implikacja P wynika Q, czyli jeśli rąb jest kwadratem, to każdy kąt rąbu ma miarę 90 stopni. Twierdzenie to jest prawdziwe, ponieważ rąb będący kwadratem, jakby z definicji kwadrat, ma wszystkie kąty 90 stopni. I teraz implikacja Q wynika P, czyli jeżeli każdy kąt rąbu ma miarę 90 stopni, to rąb jest kwadratem. Teraz zobaczmy, to twierdzenie też będzie prawdziwe, ponieważ jeśli każdy kąt rąbu ma miarę 90 stopni, a z założenia w słowie rąb kryje się, że to jest czworokąt, który ma wszystkie boki tej samej długości, no to wtedy czworokąt, który ma boki wszystkie równe i każdy kąt 90 stopni, taki czworokąt to jest wtedy kwadrat. Dlatego twierdzenie odwrotne jest prawdziwe. Podpunkt B. Implikacja P wynika Q, czyli jeśli liczba naturalna jest podzielna przez 20, to liczba naturalna jest podzielna przez 10 i przez 20. To jest oczywiście prawdziwe. Teraz twierdzenie odwrotne. Jeśli liczba naturalna jest podzielna przez 10 i przez 2, to wszystko podzielne 20 miało być 2, to liczba naturalna jest podzielna przez 20. No nie, twierdzenie odwrotne, czyli Q wynika P, jest fałszywe, ponieważ zobacz, na przykład dziesiątka. Dziesiątka jest podzielna przez 10 i dzieli się też przez 2, ale nie dzieli się przez 20. Trzydziestka dzieli się przez 10, dzieli się przez 2, ale nie dzieli się przez 20. Czyli twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe, czyli równoważność tutaj nie zachodzi. W poprzednim zadaniu, jeżeli implikacja w obie strony zachodzi, to możemy mówić, że jest równoważność, a tutaj w jedną stronę implikacja nie zaszła, dlatego nie mamy równoważności. Podpunkt C. Jeśli suma dwóch liczb jest dodatnia, czyli to jest założenie, to dwie liczby są dodatnie. Jeśli suma dwóch liczb jest dodatnia, to dwie liczby są dodatnie, czyli P wynika Q. Czy to jest prawdziwe, że jeśli suma dwóch liczb jest dodatnia, to dwie liczby są dodatnie? Jest to oczywiście fałszywe, no bo zobacz, minus 2 plus 5 równa się 3. Suma jest dodatnia, ale zsumowałem jedną ujemną, drugą dodatnią. Czyli tutaj P wynika Q jest fałszywe. A teraz twierdzenie odwrotne. Jeśli dwie liczby są dodatnie, to ich suma jest dodatnia. Czyli Q wynika P. To jest twierdzenie prawdziwe, bo jak zawsze jak sumujemy dwie liczby dodatnie, to wynik musi być dodatni. Czyli równoważność nie zachodzi, bo w jedną stronę implikacja nam nie zaszła. Podpunkt D. Twierdzenie P wynika Q to będzie, jeśli trójkąt jest równoboczny, to wszystkie kąty trójkąta mają miarę 60 stopni. To jest twierdzenie prawdziwe, no bo trójkąt równoboczny ma wszystkie kąty 60 stopni. I teraz twierdzenie odwrotne. Jeśli wszystkie kąty trójkąta mają miarę 60 stopni, to trójkąt ten jest równoboczny. Twierdzenie odwrotne też jest prawdziwe, czyli równoważność zachodzi. Czyli jedno zdanie zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy drugie zachodzi. Podpunkt E. Twierdzenie P wynika Q będzie takie. Jeśli trójkąt nie jest prostokątny, to trójkąt jest równoboczny. Jeśli nie jest prostokątny, to może być ostrokątny, może być rozwartokątny. Ostrokątnych może być równoboczny, może, ale nie musi. Czyli to twierdzenie nie zawsze jest prawdziwe, czyli generalnie nie jest prawdziwym twierdzeniem. A teraz w drugą stronę twierdzenie odwrotne. Jeśli trójkąt jest równoboczny, czyli Q wynika P, czyli wynika, że trójkąt nie jest prostokątny. No jeśli jest równoboczny, to nie ma żadnego kąta prostego, czyli nie może być prostokątny.
Czyli twierdzenie odwrotne jest prawdziwe. No i równoważność tutaj nie zajdzie, bo jedno z nich, z tych twierdzeń nie zachodzi. Podpunkt F. Twierdzenie P wynika Q to będzie, jeśli liczba całkowita jest podzielna przez każdą liczbę naturalną dodatnią, to liczba ta jest równa 0. Zobacz, że to twierdzenie jest prawdziwe zawsze. Bo 0 jest jedyną liczbą podzielną przez dowolną liczbę naturalną. Zobacz, 0 podziel sobie na 5, wynik 0, reszta 0. A z definicji podzielności, no reszta zdzielenia musi być 0. Podziel sobie, nie wiem, 0 przez dowolną liczbę, jaką sobie tutaj wymyślisz. Niech to będzie 128. 0 podzielić na 128. Wynik 0, reszta 0. Czyli 0 jest podzielne przez każdą liczbę naturalną dodatnio. To jest ważne słowo dodatnią, no bo wyjątek to jest 0 przez 0. To jest symbol nieoznaczony. Tutaj nie byłoby podzielności. To jest po prostu symbolem nieoznaczonym. Czyli twierdzenie P wynika Q jest prawdziwe. A teraz twierdzenie odwrotne, czyli jeśli liczba jest równa 0, to jest podzielna przez każdą liczbę naturalną dodatnią. Twierdzenie odwrotne też zachodzi, no bo liczba 0 jest podzielna przez każdą liczbę naturalną dodatnią. W takim razie równoważność tutaj zachodzi. Podpunkt G. Iloczyn dwóch liczb jest ujemny, czyli tak, twierdzenie, jeśli iloczyn dwóch liczb jest ujemny, to iloraz dwóch liczb jest ujemny. Jeżeli iloczyn dwóch liczb jest ujemny, to jedna jest ujemna, druga jest dodatnia. I żadna z nich nie jest zerem, bo iloczyn byłby zerem. Jeżeli jedna z nich byłaby zerem, to iloczyn byłby zerem. Czyli twierdzenie P wynika Q jest prawdziwe, bo jeżeli iloczyn jest ujemny, to jedna z nich musi być dodatnia, druga ujemna. A zatem iloraz liczby dodatniej i ujemnej też jest ujemny. Czyli P wynika Q jest prawdziwe. Teraz twierdzenie odwrotne. Jeśli iloraz dwóch liczb jest ujemny, to iloczyn dwóch liczb jest ujemny. No i w ilorazie też, skoro się podzieliły i wyszedł wynik ujemny, to na pewno nie było dzielenia przez 0, czyli tego się nie boimy, bo jakby było dzielenie przez 0, nie moglibyśmy powiedzieć, że jest iloraz ujemny, czyli wynik dzielenia. Zatem jedna z nich jest dodatnia, druga ujemna, a skoro jedna jest dodatnia, druga ujemna, to iloczyn też musi być ujemny. Czyli twierdzenie odwrotne też jest prawdziwe. Zatem jest to równoważność. Podpunkt H. Jeśli czworokąt jest równoległobokiem, to czworokąt ma parę boków równych. Czyli zdanie P wynika Q, twierdzenie P wynika Q jest prawdziwe, no bo równoległobok to jest czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, to na pewno ma jedną parę boków. Skoro ma dwie, to na pewno ma jedną, czyli twierdzenie takie zachodzi. Natomiast twierdzenie odwrotne, jeśli czworokąt ma parę, w domyśle jedną parę boków równych, to czworokąt jest równoległobokiem. To, że ma jedną parę, to nie znaczy, że ma dwie pary boków równoległych, czyli nie musi być równoległobokiem, a zatem twierdzenie odwrotne Q wynika P nie jest prawdziwe. Zatem nie jest to równoważność.